logo nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Logo jest dziełem ojca Marka Rupnika. Przygotowując bardzo cenny dla kościoła starożytnego wizerunek syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego wcielenia odkupieniem. Wizerunek tak wykonano, aby ukazać dobrego pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę. Dobry pasterz w akcie całkowitego miłosierdzia bierze na plecy ludzkość, ale jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi ojca Adama, a Adam oczyma Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w jego wzroku miłość ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli, z włoskiego migdal. Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur, boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty, owalne, o kolorze stopniowo jaśniejszym, w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza. Logo jest zarejestrowanym znakiem międzynarodowym, aby uniknąć jakiejkolwiek niezgodnego użycia oraz by chronić jego własność.